dzisiejszym wydaniu Wieści z Ratusza zapowiemy powstanie strategii dla aglomeracji oświęcimskiej, zobaczymy pływanie artystyczne na oświęcimskiej pływalni w ramach Igrzysk Europejskich, poinformujemy o budowie ronda w ciągu drogi 948 Oświęcim-Kęty, zaprosimy na recitale organowe i oświęcimski kinowy ogródek plenerowy, zachęcimy do odwiedzenia strefy wypoczynku na bulwarach, a także złożymy życzenia z okazji Dnia Ojca. Aglomeracja oświęcimska przymierza się do sięgnięcia po finanse europejskie. Trzy tworzące ją samorządy zdecydowały się o przygotowaniu wspólnej strategii Inny Instrument Terytorialny. Znajdują się w nim najważniejsze i istotne dla mieszkańców projekty, które mogą otrzymać finansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 czy innych funduszy. Dokument w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek podpisali prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek i burmistrz Chełmka Andrzej Saturnus. Jak zgodnie podkreślali sygnatariusze, jest to ważny krok dla przyszłości aglomeracji oświęcimskiej i budowania jej pozycji w Małopolsce. Kilka lat temu miasto Oświęcim, gmina Oświęcim, jak i gmina Chełmek podpisała porozumienie dotyczące utworzenia list intencyjny dotyczący utworzenia aglomeracji oświęcimskiej. Doszliśmy wtedy do wniosku, że wspólne działanie przyniesie nam zdecydowanie więcej sukcesów. Tym bardziej, że przecież tak naprawdę od wielu, wielu lat współpracujemy. Też mieszkańcy, instytucje, organizacje z terenu tychże jednostek samorządowych współpracują ze sobą, wymieniają się, kooperują. I dlatego uznaliśmy właśnie, że taka formuła aglomeracji oświęcimskiej jest bardzo dobra. Gdyż działając razem możemy więcej osiągnąć. Dla mnie to bardzo ważny moment, bo patrzę z perspektywy tworzenia kiedyś powiatów, tworzenia Małopolski Zachodniej, czyli z perspektywy prawie 25 lat. Mnie na mapie Małopolski brakowało silnego ośrodka wprost nazwanego nie Małopolska Zachodnia, a aglomeracja oświęcimska, którą dzisiaj tworzy miasto Oświęcim, gmina Oświęcim i Chełmek. Według mnie robimy bardzo ważny krok po to, żeby ten znaczny ośrodek kulturalny, przemysłowy dalej się rozwijał, a dzisiejsze porozumienie o wspólnej strategii, o wspólnych zadaniach, które będziemy realizować ze środków unijnych, to będzie ten milowy krok w kierunku pokazania silnego ośrodka na mapie Małopolski. Na początku z panem prezydentem postanowiliśmy podpisać umowę związaną z aglomeracją oświęcimską, umowę o współpracy. Postanowiliśmy później doprosić do tej współpracy burmistrza Chełmka, pana Saturnusa, po to, żeby otworzyć sobie możliwości na rozwój naszego regionu. Jak początkowo myśleliśmy o ścieżkach rowerowych, myśleliśmy o wspólnych inwestycjach w ekologię, wspólnych inwestycjach związanych z czystym powietrzem. Tak teraz idziemy o krok dalej i myślimy o rozwoju całego regionu, tak żeby stworzyć przyjazne miejsce dla mieszkańców do mieszkania, ale też rozwój tego regionu spowoduje dostępność do miejsc pracy, dostępność do dobrej infrastruktury oświatowej, żłobków, przedszkoli. I myślę, że ta wspólna inicjatywa pomoże mieszkańcom ziemi oświęcimskiej w tym, ażeby czuć się tutaj bezpiecznie, czuć się tutaj przyjaźnie i chcieć zamieszkać na terenie ziemi oświęcimskiej. Chodzi nam o ten kontekst możliwości pozyskiwania środków europejskich. Takie możliwości mam nadzieję, że się stworzą i będzie można ubiegać się o środki europejskie. Tym bardziej, że w strategii województwa jest zapisany punkt, który mówi o innych instrumentach terytorialnych, który daje możliwość właśnie dla takich miast jak Oświęcim i gmin, które są wokół, o ubieganie się o środki europejskie. Więc naszym celem będzie po pierwsze stworzenie diagnozy, później stworzenie też celów, kierunków działań i oczywiście wyartykułowania wspólnych zadań, które będziemy chcieli realizować na poziomie aglomeracji oświęcimskiej. Strategia ma być gotowa do końca roku, aby partnerzy porozumienia przygotowali się do pierwszych konkursów, które będą ogłaszane w przyszłym roku. Na oświęcimskiej pływalni możemy podziwiać piękno tańca w wodzie. Zawodnicy przemierzają basen, łącząc pływanie z elementami gimnastyki i tańca, tworząc piękne widowisko.
Nie bez powodu ta konkurencja nazywana jest wodnym baletem. Od 21 czerwca odbywają się zawody w pływaniu artystycznym w ramach Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Walka toczy się o medale Igrzysk Europejskich w 8 konkurencjach. Zawody mają także rangę Mistrzostw Europy i są kwalifikacją do Igrzysk Olimpijskich. Na listach startowych jest 175 znakomitych pływaczek i pływaków z 25 krajów. W pierwszym dniu igrzysk na oświęcimskiej pływalni przeprowadzono eliminację do dwóch konkurencji – Duet Free oraz Team Free. Do niedzieli, 25 czerwca, zaplanowano natomiast finałowe zmagania. W czwartek były to dwie konkurencje – Mixed Duet Technical oraz Duet Technical. W piątek, 23 czerwca, odbyły się finały dwóch konkurencji – Free Routine Combination oraz Team Technical. W sobotę, 24 czerwca, na oświęcimskim basenie sportowcy zmierzą się w trzech finałach – Acrobatic Routine, Duet Free oraz Mixed Duet Free. W niedzielę 25 czerwca będziemy świadkami ostatniego finału, który zwieńczy rywalizację w pływaniu artystycznym – Team Free. Po każdym z tych finałów odbywają się również ceremonie medalowe. Kibicom, którzy przybyli na zawody, bardzo podoba się ten wodny balet, który łączy siłę, zwinność i elegancję. Spółka Budimex, wykonawca obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole i połączeniem do drogi S1, informuje o rozpoczęciu budowy ronda w ramach jej przebiegu. Od wtorku 27 czerwca rozpoczynają się prace przy drodze wojewódzkiej 948 przy ulicy Jagieły, gdzie powstanie rondo turbinowe. Prace będą prowadzone do końca roku. Na czas inwestycji ruch będzie prowadzony wahadłowo. Dodatkowo w piątki i niedzielę będzie też ręczne sterowanie ruchem. W połowie lipca planowana jest budowa drugiego ronda przy drodze wojewódzkiej 933 przy ulicy Legionów. Oświęcimskie Centrum Kultury ma ciekawą ofertę na poniedziałkowe popołudnia. Miłośników muzyki organowej zaprasza na koncerty do kościoła świętego Maksymiliana. To impreza organizowana właśnie przez Oświęcimskie Centrum Kultury we współpracy z parafią świętego Maksymiliana. Przed nami jeszcze 4 koncerty, za nami pierwszy inauguracyjny, w którym zagrali Witold Zalewski, Hanna Zalewska oraz Adam Doniec, który towarzyszył organistom na wiolonczeli. Zasadą koncertów organowych jest nie tylko, jak sama nazwa wskazuje, wykonanie na organach, ale również towarzyszą organistom wykonawcy, którzy posługują się innymi instrumentami. Stąd tworzy się ciekawa i nowa jakość muzyczna. Wykonywane są utwory samodzielnie przez organistów, jak również mieszane wspólnie między innymi na trąbce, na saksofonie. W tym roku czeka nas również gra na lirze korbowej, na portatywie, na innych takich instrumentach, które są mało znane i one będą się odwoływały do utworów skomponowanych przez anonimowych twórców z XII, z XIII wieku. Warto wybrać się do kościoła świętego Maksymiliana w poniedziałki o godzinie 19 do 17 lipca potrwają koncerty, by posłuchać muzykę mistrzów stylu Beethovena, Mozarta, Charlesa Widora, jak również utwory kompozytorów współczesnych. To ciekawa, myślę, forma spędzania wolnego czasu. Lato w mieście trwa i tym samym letnie koncerty organowe są ciekawą propozycją, myślę, dla posłuchania, wsłuchania się w interesującą muzykę. Tym bardziej, że w tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy jeszcze podczas dwóch koncertów, czyli 3 i 10 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć wizualizację gry na organach. Z kolei w sobotę 24 czerwca o godzinie 18 na parkingu przy Oświęcimskim Centrum Kultury rozpocznie się plenerowa projekcja filmowa w ramach 17 Oświęcimskiego Kinowego Ogródka Plenerowego. 17 raz będziemy mieli możliwość gościć Państwa na powitanie lata, powitanie wakacji. W tym roku akurat wypada noc sobótkowa 24 czerwca. Już od godziny 18 zapraszamy na parking obok Oświęcimskiego Centrum Kultury. W tym roku przygotowaliśmy 3 filmy. Bardzo różnorodne. Rozpoczniemy filmem dla dzieci i właściwie dla całych rodzin pod tytułem Gwiazda Kopernika. Potem zaprosimy Państwa na zupełnie inny tytuł, w innym klimacie, ale również odwołamy się do historii, ponieważ będzie to film z
1929 roku, to film Metropolis w reżyserii Fritza Langa, a będzie mu towarzyszył zespół Czerwie. Z muzyką na żywo będziemy mieli możliwość obejrzenia tego filmu. Po filmie Metropolis zaprosimy Państwa na taką pogodną komedię Sokół z masłem orzechowym. Myślę, że warto spędzić z nami ten czas 24 czerwca od godziny 18 w noc sobótkową. Od 26 czerwca do 24 lipca Oświęcimskie Centrum Kultury będzie nieczynne. Z powodu zaplanowanych prac remontowych w holu Oświęcimskiego Centrum Kultury w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo budynek będzie niedostępny dla odwiedzających. Wraz z początkiem wakacji na bulwarach rusza strefa letniego wypoczynku. Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku na łonie przyrody. Można leżakować, grać w piłkę, czytać książkę czy umówić się na pogaduchy z przyjaciółmi. Strefa jest otwarta przez cały tydzień w godzinach od 15 do 20. Moi drodzy, rozpoczęły się wakacje. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszy nam od pierwszych dni, więc pragnę wszystkich serdecznie zaprosić tutaj na bulwary do naszej strefy wypoczynku przy drewnianym domku. Przy plaży rzeki Soły, tutaj przez całe wakacje, od poniedziałku do niedzieli, codziennie od 15 do 20, udostępniamy dla Was leżaki, między innymi leżaki, bo również gry aktywizujące, badminton, gry karciane, książki, wszystko to, co ma sprawić, że odpoczniemy po pracy, po szkole, po prostu odpoczniemy wakacyjnie. Serdecznie zapraszam przez całe wakacje. Bawcie się dobrze, uśmiechajcie się i jedna zasada, nie rozmawiamy o polityce. Odpoczywamy przede wszystkim. Kolej na rynku w sobotę elektroniczną muzykę taneczną będą miksować DJ-e. Zapraszam wszystkich Państwa na najbliższą sobotę, 24 czerwca, na Oświęcimski Rynek. Tam od godziny 18 aż do północy mamy dla Państwa muzyczną propozycję na początek wakacji. Muzyka tworzona na żywo z winyli przez profesjonalistów, których jednym głównym zadaniem jest to, aby umilić nam ten sobotni wieczór. Więc serdecznie zapraszam. Będą przygotowane miejsca siedzące, leżaki. Będzie, mamy nadzieję, piękna, słoneczna pogoda i miły, ciepły wieczór. Tak więc do zobaczenia na rynku w sobotę. W takim dniu jak ten, w Dniu Ojca, chcemy podziękować naszym tatom za ojcowską miłość, odwagę, cierpliwość, dobroć, zrozumienie. Za to, że przy Was czujemy się szczęśliwi i bezpieczni. Kocham swojego tatę dlatego, że mi zbudował wielkiego statek Titanika. Słuchając tego, co o swoich ojcach opowiadają dzieci z zerówki miejskiego przedszkola numer 17, niejednemu tacie zakręci się łezka w oku. Pięknego świętowania, kochani ojcowie. Kocham mojego tatę, bo uczy mnie jazdy na rowerze. Za to, że mnie uczyć chronić, jak ktoś będzie mnie bić. Kocham mojego tatę dlatego, że mi że przyjeżdża do mnie i spędza ze mną czas i opowiada, jak było fajnie w innych krajach. Za to, że mi pomaga w różnych rzeczach. Jak mi się zepsuje zabawka, to naprawia. Ja kocham tatę za co, że mnie pilnuje, kocham i chodzi ze mną na spacer. Za to, że bardzo ciężko pracuje i zarabia pieniążki. Za to, że mi pomógł składać trampolinę i mi kupili super dom. No bo lubię go i kupuje mi jedzenie i lubię, jak te wiezie mnie na i tej wiedzie mnie dzisiaj, bo garazło na motorze. Kocham mojego tatę za to, że bez niego nie byłabym na tym świecie. Bo zawsze mnie przytula, jak jestem smutna. I poświęca dla nas dużo czasu i lepiej zna z nami różne budowle, zamki i domki. Kocham mojego tatę, bo dzięki niemu mam radość w sercu i mój tata
jak przyjeżdża z pracy, to czasami buduje ze mną z klocków. Bo dzięki niemu nauczyłam się jeździć na rowerze i pomaga mi w trudnych chwilach. Ja go kocham i on mnie kocha też. Kocham mojego tatę za to, że mnie uczy jeździć na dwóch kółkach na rowerze, za to, że mną się opiekuje i mnie pociesza, jak mi jest smutno. Za to, że tata uczy mnie grać piłkę nożną. Za to, że ja go kocham i on mnie kocha i że uczy mnie pisać i czytać. Bardzo kocham mojego tatę, bo uczy mnie jeździć na rolkach, bawi się czasami ze mną i opiekuje się mną, jak nie ma mamy. Za to kocham swojego tatę, za to, że bardzo ze sobą świetnie się bawiły. Za to, że mnie uczy, jak bronić piłce nożnej bramkarzem, jak być.